Są grzyby? Zdecydowanie tak, dlatego że ostatnich kilka dni było takich, że już mieliśmy zimne noce, a to jest niezbędny aspekt w zasadzie, jeżeli chodzi o tworzenie się owocników grzybów. Wysoka wilgotność, a mieliśmy kilka dni temu troszkę opadów, niższa temperatura w nocy, a w ciągu dnia wyższa, stymuluje właśnie tworzenie się owocników, więc jak najbardziej jest czego szukać. Nawet w takich niedużych laskach, no chociażby właśnie w Nadolicach pod Wrocławiem, gdzie jest las kilkunastohektarowy, też jak najbardziej grzyby można zebrać. Na przykład podgrzybek właśnie rośnie w lasach sosnowych czy świerkowych, prawda? Tam go możemy znaleźć. Koźlarz babka, też bardzo smaczny, ceniony przez nas grzyb w okolicach Brzóz. Pora w sumie nie jest aż tak istotna. Tutaj przede wszystkim chodzi o nasilenie się po prostu innych amatorów grzybów. No przede wszystkim zbierajmy te grzyby, co do których jesteśmy w 100% pewni. Jeżeli takiej pewności nie mamy, lepiej pozostawić taki owocnik w miejscu, w którym go widzimy, nie zbierać, nie niszczyć. Tak samo nie powinniśmy niszczyć grzybów niejadalnych, tak zwanych trujących, bo grzyby są reducentem martwej materii, tak? Pełnią bardzo, bardzo ważną funkcję w życiu na ziemi. Mają bardzo dużo składników odżywczych. Przede wszystkim jest to dosyć dobrze przyswajalne przez nas białko. Niektóre grzyby właśnie nazywa się mięsem z lasu z tego powodu. Są źródłem witamin z grupy B. Są również źródłem witaminy D. Dodatkowo mają szereg substancji biologicznie czynnych, które mogą wpływać na redukcję cholesterolu, na regulację ciśnienia krwi. No chociażby właśnie nawet boczniak czy pieczarka, którą możemy kupić w sklepie, jeżeli sami nie zbieramy tych grzybów, też są źródłem tych wszystkich składników i warto o tym pamiętać.